3, 2, 1, go! Raz, dwa, trzy. Aż pieniądze gubię. Ej, ej. Kazali mi założyć już tutaj czepki. Nie wiem, jak wyglądam w ogóle. Musicie, dajcie mi znać w komentarzu, czy mi do twarzy, bo jeszcze siebie nie widziałem w lustrze. Zaraz znajdę. Dobra, trzymaj. Tutaj zaczyna się cały proces, w ogóle jak coś jest w kapsułkach i trafia do pojemników, to tutaj mamy maszynę, która nazywa się kapsułkarka. Wciskacie guzik i nagle pojawiają się witaminy, nie? Troszkę wam pokazuję od dupy strony, ale resztę to sobie zobaczycie na kanale UKFD, jeżeli jesteście zainteresowani, jak wygląda cała ta fabryka, no bo ja tutaj robię o czymś innym materiał dzisiaj, ale fajnie było tutaj wpaść, także dzięki chłopaki, zabieram prochy i spadam. Ja bym się tego chciał złapać. W ogóle bym się tego nie spodziewał, bo ja bym pomyślał, że tam w środku się coś obraca po prostu, nie? Oj! W paleciach nie ma gdzie siedzieć. Dobra, dobra, dobra. Uczę się. Skąd faza na Dodge? Przypadek. Nie sądzę. Dum 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 dum. Właśnie tutaj. Jakie zmęczenie w oczach, ale nie poddam się, ponieważ zaraz mamy misję do zrealizowania i ta misja musi zostać zakończona powodzeniem. Otóż mamy challenge, mamy misję z tym oto panem tutaj. Seba Kot również, tak. Zaczynamy od takiej rywalizacji krótkiej na rozgrzewkę. Mam nadzieję, że moje nogi przeżyją. Tutaj musimy, jak widzicie, jesteśmy na siłowni, która jest, przypomina dom tak naprawdę, strych. Bardzo bogato wyposażony strych. Jest to ta całkiem klimatyczna siłownia. No ale nie możemy jednocześnie, nie ma wystarczająco dużo sprzętu, żebyśmy jednocześnie to robili, bo się pozabijamy się. No to będziemy grać, nie wiem, papier... Rzut monetą. Tak, albo rzut monetą, albo papier, kamień, kto zaczyna, nie? Zaczynamy od podciągania, później idziemy na przysiady i później robimy przyciągania nóg do drążka. Zaczynamy. Let the show begin, o tak. Let the game begin! Trzy gry, kto ma więcej zwycięstwa. Tak? Dobra. Okej, okay. Ready? Trzy, cztery. Dobra, trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Dwa, ja to wygrałem. A dobra, trzy, cztery. Okej, okay, yes. Jest. Okej, okay, czyli co? A w sumie kto zaczyna? Wybiera się, tak? Ja idę pierwszy, bo chcę mieć to, wiecie. Chcę mieć z głowy i chcę obserwować. Lubię później patrzeć. Pełny zwisk, tak? Pełne wyprostowanie ramion. Dotknięcie wyraźne drążka stopą. No i siad minimum taki trubojowy, czyli poniżej równoległego ustawienia uda w stosunku do podłoża. O Jezu, a 100 kg to jest, nie? Dla paleciaka 100 kg na przysiady to jest gówno, za przeproszeniem. Ale podciąganie z kolei dla mnie jest dobre. I wznosy, no i wznosy tak naprawdę, no też pewnie fajnie. Też ja, więc umiem zobaczymy. Tylko że ja na 15 powtórzeń nawet nigdy nie zrobiłem setką, nigdy. U mnie 15 powtórzeń na podciąganie to będzie nowy rekord. A u mnie na przysiady także. Dawaj. 3, 2, 1, go! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. O kurde, to nie będzie łatwe. No, a to jest jego rekord. Czternaście. O. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć,
No idzie. Raz. Dwa. No, dopiero będzie. Ja dopiero będę robił siatę. Raz. Dwa. Trzy. Tak, drugi pytanie. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Dziesięć. 11, 12, 13, 14, jest! Koniec! 13, 14, ostatni. Okej. Okej. Rozjebałeś, totalnie. Ty nie masz szans. To była super konkurencja. Dobrze poszło, dobrze poszło. Jak z lat to ten. Fajnie. Dobra, to ogłoszenie wyników, co? Milta 44, drugie miejsce, Milta 58, więc wygrał Poleciak. Sam się nie spodziewałem tego. Serio. Serio, bo on ma problem z pociąganiem drążku i tak. To jest jego rekord. No tylko wiem, straci dużo czasu. Jakby no. Te bujanie na ten, nie? Bo trochę tak to... Trochę kombinowało. Było bujanie, ale spoko. To teraz robimy, wjeżdżamy trening. Wierzyłem. I robimy trening. Podsumowanie, analiza siadu. Albo... Jeśli chodzi o siady Adama, problem jest taki, że za wąsko stoi. Ma dość długą kość budową, powinien stać trochę szerzej. Wtedy będzie miał łatwiej. Nie wiem, dlaczego tak stoisz wąsko, czy tak? Nie wiem, więcej siły czuję jakoś. No, spoko. A poszedł na przykład, tak z ciekawości, zobaczę coś. Że luźno ma być, tak? No tak. O, panie. No to musisz wąsko stać. Już się nie dziwię, dlaczego tak stoisz, wiesz? Miejsca masz sporo, może stanąć tutaj trochę mniej. Widzę, ale ogólnie. No super, okej. Okay. Może stanąć szerzej, pomimo tego, że no, ma sporo miejsca wszędzie. Z każdej strony. Budowę bardziej podwąski, ale... Podwąski siad? Budowę podwąski? Tak, siad, ale przez to, że jesteś hipermobilny ogólnie, możesz stanąć uniwersalnie. Szerzej trochę. I co mi to da? No, nie będziesz miał taką tendencję, że lecisz do tyłu. Czyli co, ogólnie nie jest tragicznie? Nie, jest dobrze, tylko to jest zawsze stoisz. To jest tylko jedna rzecz, którą masz do zrobienia. Nie? Bo teraz zrobić widziałeś, ile zrobiłeś? Parę. Pięć. Już było na tych przez to, że to się zmęczyło, bo to zginaczem i brzuch miałeś mocno przeciążony, nie? Bardzo mocno przeciążony. Stąd będziesz teraz czuł słabość, nie? Jeszcze nie doszedłeś do siebie. Dawaj, żeby było stali więcej. Trzeba mi dzisiaj robić trening nóg, powiedzmy taki, żebym przetrenował sobie dobrze nogi. Trochę inaczej niż to normalnie robię, więc co robimy? Siad kolarski na wstępie. Dwa soli. Trzy, dziewięć i siedem. Ja to mam wiązać. Za bardzo siadasz w ciągu. Okay. Dać wyżej biodro, za mocno kolana masz wysunięte do przodu, ale budowę, tak jak ci mówiłem, masz dobrą do ciągów. Tak, tyle, o, tyle. O, tak. Przybisz nagę do pszczeli, tak. O, i teraz, dawaj. I po udach jeszcze raz, dobrze. No. Za bardzo kolana wysunięte, wyżej biodra, katem pi, prawda? No. Katem pi, trochę, o, teraz. Też taka wiśnia wielka, o, i teraz dawaj. Popisz szalę do wolno, wolno, wolno. I teraz to samo. Ale tyle do tyłu. Dawaj, dobrze. Tak, popisz na udach. Dobra, się ustaw i ciągnij. Stój, kolana do przodu, kolana wysuń, lekko kolana. Dawaj. Po udach, piszczelak. Ciągnij po udach, piszczelak. Masz to drapać po udach, piszczelak. Trzymaj. Znowu kratę, później kratę. No, teraz zgaduje się lekko. No, stój. I znowu, dawaj. No, okej, okay, dobra, nie wiem czego ma w ciągu, bo tak one, te krążki są niższe niż rzeczywiście mają, niż rzeczywiście powinny być, nie? No. No ale faktem
ciągi, tak jak ci mówię, masz budowę dobrą, możesz nie mieć problemu z ciągami, tylko tak rzadko robisz, tak rzadko uruchamiasz tył, że masz problemy z kontrolą, nie? Kontrolą, z miednicą, plus tego jeszcze swoje tam wady, które nie mają wpływu, jeśli chodzi o twoje mięśnie, nie mają wpływu, bo jesteś luźny, nie? No ale martwy ciąg masz problemy, żeby utrzymać ekscentrykę, siłę ekscentryczną masz z sobą, nie? Ona jest ważna. Czyli jak wracam, no? Dokładnie, pod względem też zdrowotności, nie? Zdrowotności. No. Taki żuraw, martwy ciąg, z wyższym biodrem na dużo, nie? No na pewno muszę jakby popracować w ogóle nad tym, żeby, no nie wiem, układ motoryczny w tym obszarze jakoś zaczął działać. Teraz chłopaki spadają, ja kończę swój trening, jeszcze zostały mi łydki i brzuch i będę wracał, także... Dzięki wielkie. Yo, peace out, brother. Nic nie rozumie. Nic nie rozumie. Bye. Gruby z grubym. Jedyny prawdziwy sportowiec zostaje na siłowni. Koko, fajne to są chwile, bo przyjechałem do Wrocławia i już drugi rodzic się trafia, który mówi, że ogląda mój kanał, ogląda z dzieciakiem, jeden, który ma 6 lat. Naprawdę, to jest zawsze bardzo miłe. Się ludzie pytają, czy to na przykład, czy to denerwuje, czy to w ogóle, czy ja mam z tym problem, a to jest taki boost, że zastanawiasz się właśnie, czy ma sens to, co robisz. No i w takich momentach wiesz, że ma sens, nie? Dziękuję. Tyle. Ale zimno, już jest o tej godzinie, późno, chyba 10 godzina. Ups. Czary mary, gdzie wchodzimy? Jesteśmy sami. Upa. No i dobra, wieczór, jak widzicie, spędzam w samej siedzibie KFD. Tutaj wszystko na stołach pozajmowane. Jedna dobra zaleta bycia w samym ośrodku głównym, w centrum dowodzenia, jest taka, patrzcie. Dobra, kurde, jak tu ciemno, stary. Skrytka. Uwaga, co tam się dzieje. Dobra. I raz, szybko, raz, dwa, trzy. Bierzemy co trzeba i spadamy. To i to. Okej. I to wszystko z kodem AIPA KFD. Możecie sobie zamówić i macie kod rabatowy. A ja teraz zabieram swoje i idę stąd. Jak coś, to nas tutaj nie było. Subskrybujcie, komentujcie, łapę do góry zostawiajcie. Widzimy się następnym razem. Peace out, brother, bujaczki. Dobranoc, na razie. Yo.